Mam w związku z tym taką propozycję, by Państwo wysłuchali pewnych moich doświadczeń dotyczących z jednej strony prowadzonej przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego polityki historycznej, a z drugiej strony jak ta polityka historyczna w praktyce nie tylko wyglądała, ale w jaki sposób była ważnym fragmentem aktywności pana prezydenta w takim realu, to znaczy w rzeczywistości sprawowania urzędu prezydenckiego. Te moje wspomnienia wiążą się przede wszystkim z osobistym udziałem w kilku co najmniej seminariach, które pan prezydent Lech Kaczyński organizował. Te seminaria były organizowane w Lucieniu, w jednej z rezydencji prezydenckich, które znajdują się na terenie Polski, ta akurat niedaleko Gostynina, to jest mniej więcej ten kierunek. I tam w takiej atmosferze architektonicznej, dość wątpliwej, powiedzmy sobie od razu, bo to architektura fińska lat 70., to Edward Gierek zagospodarował Lucień. Na ówczesne czasy była to niewątpliwie architektura bardzo w Polsce niedostępna i niewątpliwie tego nomenklatura mogła sobie popatrzeć na najnowsze projekty fińskiej szkoły architektonicznej, no ale dzisiaj już nie jest ona dla nas takim wielkim wyzwaniem, a więc drewniane z dużymi oknami pawilony, raczej niskie niż wysokie, bez specjalnych jakichś wnętrz oszałamiających. Pan prezydent jednak wybrał to miejsce z dwóch, jak myślę, powodów. Z jednej strony było to dość niedaleko od Warszawy, w związku z tym 2 godziny i mógł z Pałacu Prezydenckiego tam dojechać w tę i również z powrotem, a z drugiej strony było to bardzo zaciszne miejsce, las, jezioro, druga strona jeziora otwarta dla ludzi, można było tamtędy sobie chodzić, biegać, jeździć na rowerze, a jedna część właśnie zajęta przez Kancelarię Prezydenta i w zasadzie totalnie niedostępna. Nikt, podejrzewam, z normalnie żyjących nas, dopóki tam nie zostali zaproszeni, nie mogliby nawet trafić, bo ciężko byłoby znaleźć ten kawałek asfaltu, który tam prowadził. A zatem zaciszne, bardzo ładne miejsce, możliwość wykonania wielu spacerów, a za tym i rozmów kuluarowych. I pan prezydent zapraszał tam do Lucienia ludzi nauki, którzy przede wszystkim wywodzili się i wywodzą z różnych stron humanistyki polskiej. Od razu Państwu powiem, że najczęstszymi gośćmi tam u pana prezydenta była pani Basia Fedyszak-Radziejowska, pan Zdzisław Krasnodębski, pan Andrzej Nowak. W zasadzie ta trójka, można powiedzieć, że była, wydaje mi się, że zawsze. Trudno mi powiedzieć, bo ja nie należałem do tej grupy, co byli zawsze, w związku z tym tylko od nich wiem. Na przykład bardzo częstym gościem również był nieżyjący już pan Maciej Rybiński, taki znany niegdyś dziennikarz Rzeczpospolitej, a później innych jeszcze Gazety Polskiej i innych tytułów. Mam nadzieję, że Państwo jeszcze go pamiętają. Byli też obecni jako takie ramię intelektualno-organizacyjne, ludzie z kręgu bardzo ciekawego, choć dziś można powiedzieć, że gdzieś poszli w nieco inną stronę niż inni miłośnicy pamięci o prezydencie Lechu Kaczyńskim. Mianowicie wówczas w tych realiach lat 2005-2010 ta grupa młodych ludzi, która organizowała Lucień, to byli głównie ludzie związani z Muzeum Powstania Warszawskiego. A więc pan Paweł Kowal, pan Jan Ołdakowski, pan Dariusz Karłowicz, pan
Dariusz Gowin. To była ta grupa, która, można powiedzieć, że przygotowywała nas, to znaczy uczestników, i realizowała prezydencki zamysł dotyczący treści tych spotkań. A treścią tych spotkań, do których byli zapraszani humaniści, można powiedzieć, w szerszym takim oglądzie naszych zawodów, treścią tych spotkań były jakieś bardzo konkretne tematy, o których żeśmy się dowiadywali wcześniej listownie, tak żeby każdy z nas mógł się mniej więcej przygotować. I dla rozruszenia towarzystwa dwie osoby miały dłuższe wystąpienia, takie wiodące na dany temat wykłady, a wszyscy pozostali otrzymywali informacje, co było bardzo potem ściśle przestrzegane, że każdy z nas ma te swoje 5 minut, w których musi zmieścić się w komentarzu. Pan prezydent Lech Kaczyński siadał z boku i na ławeczce, jeśli można tak powiedzieć, przynależnej uczniowi. To znaczy sam siebie widział jako tego, który ma być odbiorcą pewnej nauczycielskiej lekcji. Taka była koncepcja jego, przez niego nie tylko zaakceptowana, ale wymyślona. I tematy były bardzo ciekawe, ponieważ tematy dotyczyły szeroko pojętej problematyki związanej z prowadzeniem państwa. Był to moim zdaniem pierwszy przykład prezydentury w Polsce po odzyskaniu niepodległości, gdzie prezydent był zainteresowany tym, żeby się uczyć. To znaczy, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, co ja muszę i czego muszę się nauczyć i co ja muszę wiedzieć, żeby odpowiednio sprawować swoją funkcję, która to funkcja jest dynamiczna, a zatem i wiedza musi dynamicznie być zwiększana. Bardzo często ta dynamika nie jest przewidywalna, bo nie wiemy, co się stanie za rok, dwa, a zatem te sytuacje geopolityczne dopiero wnoszą jakąś wiedzę na temat, na przykład, zakresu tematyki, którą należy się zająć. A zatem i te spotkania nie były wyreżyserowane do końca w ten sposób, że program był znany na 5 lat, tylko on był efektem potrzeb bieżących. Ja osobiście byłem zaproszony tam kilka razy, 3 bądź 4, już dziś dokładnie nie pamiętam. Pamiętam natomiast, na jakie tematy my się wypowiadaliśmy podczas tych właśnie spotkań, w których ja brałem udział. Między innymi takim tematem, który wynikał jednoznacznie z bieżącej potrzeby politycznej, to były historyczne stosunki polsko-niemieckie. I to był jeden temat, na który ja zostałem konkretnie zaproszony jako jeden z tych właśnie uczestników. I każdy z nas zabierał głos. Oczywiście głównym kontekstem wówczas była aktywność pani Steinbach, aktywność polityki historycznej niemieckiej, w której odbywały się różne niuanse. Z jednej strony oficjalnie władze niemieckie nie były zainteresowane mieszaniem się, że tak powiem, w konfrontację na poziomie polityki historycznej z Polakami. Z drugiej strony było widać wyraźnie, że cała masa inicjatyw, łącznie ze Związkiem Wypędzonych, ale także całą sferą muzealną, która na terenie Berlina szczególnie była widoczna i dziś jest zresztą widoczna także, dawała taką interpretację, czy podpowiadała taką interpretację, że najwyższe czynniki państwa oczywiście promują pewne zachowania, pewne środowiska i one dzięki temu mogą rozpocząć wizję budowania nowej pamięci, szczególnie o II wojnie światowej, czy też o skutkach II wojny światowej. I było to rzeczywiście spotkanie szalenie ciekawe, gdyż
Na dodatek w tej mojej pamięci pozostaje też taka świadomość, że spośród tych dwóch osób, które zostały zaproszone, to przynajmniej jedna bez wątpienia, nie chcę wymieniać nazwiska tego pana, żeby mu krzywdy nie robić, z których zdecydowanie jedna osoba, no można powiedzieć, że wzrastała w swoim naukowym dorobku, bardzo młody wówczas człowiek, no, dzięki fundacjom niemieckim. I zaproszenie jego było specjalnym zabiegiem prezydenta, by się zorientować, jak papuga na gruncie polskim mówi głosem niemieckim. I był to zabieg bardzo czytelny. Z drugiej strony była z kolei osoba, która znała historię relacji polsko-niemieckich, niezależnie od tych fundacji niemieckich, które lansowały pewien typ stypendialny na terenie Polski. I to była też bardzo ciekawa konfrontacja odległości strony niemieckiej i potencjalnie polskiej, która jest niejako nie wiadomo komu bardziej lojalna, czy wobec kogo bardziej lojalna, a z kolei to, co znajduje się w tej polskiej szkole historycznej, no, mającej swoje długie trwanie od co najmniej czasów II wojny światowej, gdzie już na emigracji zaczynały powstawać pierwsze pozycje książkowe analizujące chociażby 1939 rok i porażkę w wojnie obronnej. Ta konfrontacja historiografii była więc szalenie ciekawa. Inny temat, który też pamiętam, że był tam w Lucieniu omawiany, to znaczy to na przykład problem mitu. Też na to spotkanie byłem zaproszony. Mianowicie, jak należy traktować mit w pamięci. I oczywiście między innymi jednym z mówców, zresztą bardzo ciekawym, bez wątpienia, bo jest to umysł ciekawy, był pan Aleksander Smolar. Drugim był pan profesor Andrzej Chojnowski. I był też zaproszony profesor Janusz Tasbir. A więc takie osoby, no można powiedzieć, z dość odległych zakątków tej myśli humanistycznej, od lewa do prawa, czy od pełnego liberalizmu do jakiejś tam koncepcji bardziej konserwatywnej patrzenia w przeszłość. I niewątpliwie było to szalenie ciekawe. Między innymi żeśmy dywagowali na temat, no, jakby oczywisty, mianowicie, że państwo niepodległe prowadzące politykę historyczną wobec własnego narodu i wobec innych narodów na temat dziedzictwa swojego posługuje się oczywiście mitami. Jest to oczywiste. Wspólnota niemiecka, żydowska, rosyjska, czeska, każda w gruncie rzeczy, żeby mogła się zespolić wspólnotowo i przeżyć i mieć wspólną wrażliwość na dany temat, musi posługiwać się skrótami, czyli mitami. I tylko jest pytanie, na ile ten wypracowywany mit, potem przenoszony do wnętrza danej społeczności, czyli narodu, bądź przenoszony na zewnątrz po to, żeby inni wiedzieli, jaka jest prawda o danym narodzie, ale też otrzymują to w formie mitu, w jakiej mierze ten mit spełnia warunek podstawowy, to znaczy jest efektem dążenia twórców danego mitu do prawdy. I doszliśmy wtedy, pamiętam, do takiego wniosku, że wbrew osądowi potocznemu, że mit jest jako pojęcie traktowany pejoratywnie, wcale takim być nie musi, tylko człowiek go zaznacza takim negatywnym odniesieniem, ponieważ sam dokonuje bardzo często manipulacji, to znaczy używa mitu do zamiany prawdy historycznej w kłamstwo. Bo i tak mity istnieją, czyli droga czy narzędzie, którym jest mit, i tak funkcjonuje w przestrzeni publicznej. My od niego nie uciekniemy.
I zresztą nie ma sensu uciekać, tak jak nie uciekniemy od powietrza, od faktu, że jesteśmy blondynami, brunetami. Niektórzy mają więcej, a inni mniej włosów. No po prostu tacy jesteśmy. W związku z tym to nie jest wada, tylko cecha. Między innymi cechą komunikacji jest to, że w tej komunikacji są mity jako obrazy przesyłane po to, żeby się komunikować. Tylko problem polega na tym, że albo może państwo, dane grupy społeczne, na przykład bardzo poważne środowisko, jak media, mogą używać tego narzędzia do tego, żeby wejść w to narzędzie z kłamstwem, albo pilnować tej zgodności między przekazem historycznym a konstrukcją mitu, która jest potrzebna do tego, żeby się porozumieć. I to był, pamiętam, jeden z takich ciekawszych spotkań tych lucieńskich. Być może, że teraz nie potrafię dobrze oddać tego głównego napięcia, czy głównej dyskusji, która się tam toczyła, ale proszę mi wierzyć, że te dyskusje były bardzo ożywcze, a konstrukcja spotkań na ten i na wiele innych tematów, w sumie tych spotkań było kilkadziesiąt, także to i była no, częsta przygoda pana prezydenta z taką formą kontaktowania się z ludźmi szeroko pojętej humanistyki. Za każdym razem kończyło się to w sposób następujący, mianowicie prezydent Lech Kaczyński zamykał, można powiedzieć, to posiedzenie, tę debatę, i zamykał w sposób niesamowicie ciekawy, to znaczy okazywał się, rzecz jasna, dobrym uczniem i robił coś w rodzaju podsumowania, to znaczy wybierał z naszych wypowiedzi, a to w końcu tam około 40 osób, każda po 5 minut, plus te dwa główne referaty, no to jest z czego wybrać. I dokonywał takiego podsumowania z punktu widzenia, no właśnie, prowadzonego przez siebie urzędu. To znaczy z punktu widzenia prezydentury, której jest potrzebna pewna wiedza dotycząca tego, w jaki sposób rozmawiać z przywódcami państw, w jaki sposób prowadzić dialogi, w których historia jest bardzo często używana jako pewien język komunikowania się z delegacjami przyjeżdżającymi czy wyjeżdżającymi z Pałacu Prezydenckiego. I to był jeden typ spotkań, w których uczestniczyłem i które świadczyły o nie tylko bardzo dużym zainteresowaniu prezydenta Lecha Kaczyńskiego historią, ale także bardzo dużym zainteresowaniu czymś, co można powiedzieć, wsłuchiwanie się w rozbieżne zdania. Bo dobór tych właśnie gości zapraszanych był naprawdę doborem, w którym nie tylko, choć niewątpliwie taka była dominanta, nie tylko byli tam ludzie bliscy pana prezydenta, byli też zawsze dopraszani na warunkach bardzo komfortowych dla nich, ludzie, którzy mieli zupełnie inną, daleką wrażliwość od niego, i żeby była jasność, ja należałem do osób, które miały inną wrażliwość niż prezydent Lech Kaczyński w wielu sprawach. To znaczy ja się wywodziłem z tego grona, które było opisywane jako szkoła narodowców czy narodowej demokracji. Pan prezydent Lech Kaczyński był, o czym jeszcze za chwilę powiem, zdecydowanie ze szkoły piłsudczykowskiej, z całą tego konsekwencją, czyli z widzeniem pewnej ciągłości państwowotwórczej i ciągłości przede wszystkim polityki zagranicznej, w której historia odgrywała dla niego szalenie ważną rolę. Tym niemniej zdawał sobie sprawę, że właśnie należy rozmawiać i słuchać i się zastanawiać, czy przypadkiem w tych innych szkołach myślenia nie ma też jakiegoś źdźbła prawdy, która by się ewentualnie przydała do poszerzenia własnych horyzontów. Zaraz o takim przypadku państwu powiem, bo do czegoś tę swoją historię prowadzę. Drugim miejscem, w którym się spotykał prezydent z historykami, to był pałac
Namiestnikowski, Pałac Prezydencki. I tam szczególnie w tych latach, w których, o których mówimy, czyli latach 2005-2010, często bohaterem prasowym, szeroko medialnym był Instytut Pamięci Narodowej i był na dobre i na złe, to znaczy byliśmy bardzo często mocno atakowani prasowo, w prasie, za różne prawdziwe bądź nieprawdziwe zdarzenia. Środowiska medialne miały to do siebie, że bardzo często wprowadzały element kłamstwa, takiego oczywistego dla ludzi pracujących w IPN-ie, zanim się to by rozwikłało, to oczywiście już nikt by nas nie słuchał. I efektem tego napięcia była oczywiście potrzeba ze strony prezydenta, żeby w sposób specjalny zająć się historią najnowszą. I rzeczywiście kilkakrotnie byliśmy zapraszani jako historycy dziejów najnowszych już tylko i wyłącznie z tego klucza do, nie do Lucienia, tylko właśnie do Pałacu Prezydenckiego i tam odbywały się również debaty dotyczące jakichś konkretnych wątków historii najnowszej i często było to związane z bardzo ważną kwestią, mianowicie zbudowaniem pamięci także o tym pokoleniu, które reprezentował świętej pamięci Lech Kaczyński. Czyli o pokoleniu, które tworzyło opozycję lat 70., potem Solidarność i stan wojenny. Dlaczego tego typu spotkania były dla niego ważne? Otóż dlatego, że Lech Kaczyński, jak został prezydentem, to bardzo szybko zdał sobie sprawę, a pewnie wiedział i wcześniej, że dotychczasowa tak zwana polityka historyczna dotycząca tego pokolenia, pokolenia Solidarności, jest w gruncie rzeczy skażona pewnym przepływem informacji jednorodnym, jednokierunkowym, wewnętrznie być może logicznym, ale nie oddającym prawdy o złożonym procesie odzyskiwania niepodległości. Ja z góry Państwa przepraszam, że to, co powiem, jest oczywiście skrótem myślowym, bardzo sprymitywizowanym, bo nie ma też czasu na to, żeby akurat o tym rozmawiać za wiele, ale w dużej mierze na poziomie zarówno edukacji powszechnej, czyli szkolnej, uniwersyteckiej, jak i również na poziomie edukacji powszechnej, medialnej, istniała pewna narracja, która zdominowała jakiekolwiek inne, a wraz z tym dominowaniem zdominowała też grupę osób czy osoby, które nie mieściły się z imienia i nazwiska w tej dominującej narracji. Na czym ona polegała? Otóż ona polegała przede wszystkim na tym, by uznać w sposób kanoniczny, że wszystko się zaczęło od powstania Komitetu Obrony Robotników, czyli KOR-u w 1976 roku i od środowiska, które wewnątrz Komitetu Obrony Robotników stało się, rzeczywiście jest to prawda, dominującym, czyli tak zwanej lewicy laickiej i która to dominująca przestrzeń opozycyjna wypracowała w gruncie rzeczy metodę walki z komunizmem na zasadzie ewolucyjnej drogi do odzyskania niepodległości i jej jawnym eksponentem, czyli jawnym beneficjentem, ale właśnie nie beneficjentem, tylko obrazem jest Unia Demokratyczna, czyli późniejsza Unia Wolności. Ten przekaz historyczno-polityczny, który był dominującym w nurcie dialogu w latach 90. dotyczących przyczyn odzyskania niepodległości, pomijał w związku z tym nie tylko olbrzymią rolę Kościoła, przy czym tutaj akurat to pominięcie nie było takie widoczne, bo trudno było w ogóle dyskutować z faktem, że istniał Jan Paweł II. Natomiast można było sobie pozwolić na zmarginalizowanie
innych środowisk opozycyjnych, które w 76 i wcześniej roku funkcjonowały, a które właśnie nie mieściły się w tym mainstreamowym, jak to dzisiaj się ładnie nazywa, nurcie narracji dotyczącej jakiegokolwiek tematu, w tym przypadku pamięci o pokoleniu, które budowało czy współbudowało niepodległą Polskę. I oczywiście zapraszał nas Lech Kaczyński po to, żeby uzbroić się w wiedzę dotyczącą tej całej wielkiej historii, która rozpoczęła się z perspektywy odzyskania niepodległości, oczywiście zupełnie w innym momencie. To znaczy w żadnym 1976 roku, tylko 1 września 1939 roku. I proszę zobaczyć, że to jest zupełnie inny akcent historyczny, ponieważ z tego akcentu historycznego wyrosła, zwieńczona pewną decyzją później przez Lecha Kaczyńskiego, cała umiejętna polityka historyczna prezydenta, prowadząca przede wszystkim do uznania, że pierwszymi budowniczymi Polski niepodległej byli żołnierze wyklęci. To znaczy to pokolenie, które sprzeciwiło się dominacji komunistycznej w roku 1944, 1945 i dalej kontynuowało walkę. Okazywało się przy takiej opowieści historycznej, że przestrzeń lat 45-76 nie przez przypadek była ukryta, ponieważ środowiska budujące opozycję demokratyczną w 76 roku też miały swoje życiorysy. To nie byli ludzie znikąd. To byli ludzie, którzy w znacznej mierze właśnie w tym nurcie dominującym Komitetu Obrony Robotników byli ludźmi bardzo zasłużonymi, żeby była jasność. Nie mam zamiaru podważać ich zasług dla Polski, ale jednocześnie wychodzili z zupełnie innego brzegu, to znaczy z brzegu pod tytułem Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. To byli ludzie, którzy byli beneficjentami przemian systemowych, stanowili nową inteligencję powojenną, która mogła czuć w sobie, delikatnie mówiąc, kompleks swojego narodzenia, ponieważ to narodzenie było na trupie Fildorfa, Pileckiego, Kasznicy, a więc całej tej grupy wielkich Polaków żyjących po 1944-1945 roku, których systematycznie komuniści dożynali po Niemcach zajmujących się tym procederem w latach 1939-1945. Czyli ta przemiana generacyjna nie tylko, ale również mentalna polskich elit inteligenckich odbyła się nie w formie dialogu wewnętrznego, tylko w formie wyrżnięcia jednej grupy społecznej, która się do tego dialogu zdaniem opresyjnych okupantów nie nadawała, zdaniem Niemców i Sowietów. I pominięcie tego dramatycznego okresu 44-56 okazywało się być bardzo łatwym sposobem na to, żeby oddać w gruncie rzeczy cały hołd tej grupie osób, środowisk, do których notabene sam Lech Kaczyński też należał, do tych środowisk opozycyjnych, tylko że on chciał się jednak wzmocnić tą pamięcią dotyczącą tych nurtów ideowych, politycznych, które były w głowach tych polskich patriotów, którzy walczyli o niepodległość od 1 września 1939 roku i wśród nich, rzecz jasna, żadnych komunistów nie było, wręcz odwrotnie, komuniści stanowili zaplecze jednego z państw okupujących nasze ziemie, czyli Związku Sowieckiego. Opowiadam o tym dlatego, że te spotkania dotyczące historii najnowszej, właśnie z perspektywy Instytutu Pamięci Narodowej, rozpatrywane równolegle, prowadziły, jak sądzę, prezydenta Lecha Kaczyńskiego do dwóch bardzo ważnych wniosków, które zafunkcjonowały
w takiej decyzji prezydenckiej, która mieści się w pojęciu polityka orderowa. Polityka orderowa, jak Państwo wiedzą, to jest jedna z tych aktywności każdego prezydenta, również obecnego, również poprzednika Lecha Kaczyńskiego. Dobrze byłoby prześledzić sobie te wszystkie życiorysy ludzi, którzy dostawali różne ordery za czasów Aleksandra Kwaśniewskiego. Zobaczylibyśmy, jak on rozumiał to porozumienie okrągłostołowe roku 89. Właśnie w polityce orderowej będzie to widoczne. I Lech Kaczyński w polityce orderowej też pokazywał, jak rozumie drogę do niepodległości. To był język komunikacji z odbiorcą, czyli z nami, z narodem. I otóż w tej polityce orderowej widać bardzo wyraźne dwie, co najmniej takie wiodące ścieżki nadawania orderów. Pierwszy to jest właśnie uhonorowanie, bardzo często pośmiertne, tych ludzi, którzy byli zamęczani w więzieniach stalinowskich, czyli w latach 1945-1956 i którzy to ludzie, nawet jeżeli wychodzili z więzień, poturbowani fizycznie i psychicznie, to wraz ze swoimi rodzinami, jakże często, nie stawali się nigdy już beneficjentami systemu komunistycznego, tylko nie mieli prawa do dalszej edukacji, nie mieli możliwości awansu społecznego, stanowili margines, a zatem nie znajdowali się w establishmencie inteligencji, na przykład pisarzy polskich lat 70., spośród których to pisarzy będziemy mieli autorytety, które tworzą nam KOR, potem Solidarność i my się do nich odwołujemy do dzisiaj jako do tych właśnie, którzy nami zarządzali w sensie autorytetów moralnych, które autentycznie mówiły wówczas nam prawdę, ale z zanikiem pamięci dotyczącej własnej przeszłości, własnych fundamentów. I Lech Kaczyński, wyciągając niejako te biografie tych ludzi poturbowanych przez PRL, również po 56 roku, nadał im de facto prawa głosu. Taką osobą, która niewątpliwie, myślę, że dziś, gdybyśmy się ją zapytali, czy czuje właśnie tę satysfakcję, że rzeczywiście żyje w wolnej Polsce, czyli takiej Polsce, która sprawiedliwie ocenia przeszłość człowieka z perspektywy stosunku do ojczyzny, to jest na przykład pani profesor Barbara Otwinowska, dziś osoba już w zasadzie powszechnie znana, ale która została właśnie doceniona dopiero po roku 2005. Wcześniej de facto nieobecna. Jedna z twórczyń środowiska fordonianek, czyli więźniarek Fordonu, ale także innych więzień kobiecych czasów stalinowskich, które to kobiety były więźniarkami w Fordonie, w Inowrocławiu, w Grudziądzu, najmłodsze dziewczyny w wieku lat mniej więcej 16-17 do 21 od 50 roku w Bojanowie, w takim zakładzie zamkniętym, gdzie realizowano koncepcje pedagogiczne Antona Makarenki. Te zakłady niszczyły te osoby, rzecz jasna, i te kobiety, a te kobiety więźniarki w tamtym czasie to były przede wszystkim żony, siostry. To były z jednej strony aktywne uczestniczki konspiracji, ale bardzo często, jak na przykład pani Jadwiga Malkiewicz, to nie byli uczestniczy konspiracji, tylko to były osoby, które broniły i chroniły swoich braci, rodziców, czyli inaczej mówiąc, nie donosiły na swoich najbliższych. Pani Jadwiga była rodzoną siostrą Adama Doboszyńskiego. Fakt, że nie powiedziała Urzędowi Bezpieczeństwa, że on wrócił do kraju nielegalnie, spowodował, że dostała 10 lat więzienia. To były osoby, takie właśnie jak pani Basia Otwinowska, które były jako bardzo młodziutkie uczestniczkami Powstania Warszawskiego, harcerkami czy wychodzące z harcerstwa w ten już konspiracyjny świat bardziej dorosłych.
To były osoby takie, które były właśnie żonami znanych przywódców, jak na przykład pułkownika Piotra Abakanowicza, gdzie jego żona została zaaresztowana i wsadzona do więzienia, dlatego że była żoną pułkownika Abakanowicza, a ich córka, pani Donata, została przekazana do domu dziecka, dlatego że była córką pułkownika Abakanowicza. To były wszystko tragedie realne, których my w ogóle nie byliśmy świadomi, a na dodatek państwo polskie przez długie, długie lata po 1989 roku do roku 2005 nie było zainteresowane, żeby nam to uświadomić. I ta polityka orderowa prezydenta Kaczyńskiego w tej sferze pamięci o tej tragedii lat 44-56 wydobywała tych ludzi wreszcie na powierzchnię, czyli dawała im satysfakcję, że wreszcie jesteśmy w wolnym kraju, skoro sprawiedliwość została naznaczona z urzędu. Czyli właśnie z tego piętra, w którym się odbywa faktyczna definicja, czy jesteśmy państwem suwerennym, czy nie. Czy jesteśmy Polską, czy udajemy. Papier jest cierpliwy, można napisać wszystko, ale jeżeli nadal beneficjentami są ci, którzy się nad nami znęcali, no to w takim razie to nie jesteśmy wolną Polską. Prezydent Kaczyński, jak każdy inny prezydent, miał oczywiście tylko określone narzędzia do definiowania suwerenności państwa. Bo jak państwo wiedzą, zgodnie z konstytucją, prezydent nie ma szaleńczych kompetencji. Ma takie, jakie ma. Między innymi właśnie polityka orderowa. Po raz pierwszy zaprosił do siebie i udekorował właśnie pod wpływem między innymi informacji, które zdobył od pani Barbary Otwinowskiej, gdzie ona była taką jedną z wielu nieformalnych doradczyń prezydenta Kaczyńskiego. Otrzymał informacje na przykład o tym, że należy i warto wyodrębnić taką pewną grupę więźniów, więźniarek i rodzin tychże więźniarek, i on to zrobił. Mianowicie zaprosił kobiety, które były więźniarkami, przede wszystkim Mokotowa w tym przypadku, ale także myślę, że innych więzień, tylko nie mam tutaj osobiście wiedzy na ten temat zbyt rozszerzonej, które to więźniarki zostały zaaresztowane w błogosławionym stanie i w związku z tym urodziły swoje dzieci w więzieniu. Te dzieci urodzone w roku 45, 6, 7, w 2005 mieli te swoje 50, 60 lat. Po raz pierwszy taką kategorię Polaków odczytał prezydent Lech Kaczyński, że w ogóle istnieje taka kategoria ludzi urodzonych w więzieniu. Okazało się, że oni sami mieli ze sobą bardzo rozliczne już związki, dlatego że tego typu wspólne przeżycia no, powodowały odkrywanie tych życiorysów. Ale ten impuls prezydencki, czyli impuls instytucji, spowodował, że potem się już spotykali dużo częściej, bo zostali zauważeni. Taka jest między innymi rola suwerennego państwa. Pomagać w kształtowaniu się wspólnot, a nie udawać, że ich nie ma. Oczywiście, jeżeli to są wspólnoty, które służą rozpoznaniu polskiej tożsamości, bo na tym polega suwerenne państwo, prawda? Żeby takie wspólnoty zauważać. Ja w tym czasie, w latach 2006-2009, pełniłem funkcję, jak państwo może pamiętają, dyrektora Biura Edukacji Publicznej IPN-u i byłem w związku z tym zapraszany przez prezydenta również z racji pełnionej przeze mnie funkcji i nawet byłem członkiem takiej komisji orderowej, która miała pomagać w tym jakby odkrywaniu, które środowiska powinny być szczególnie zauważone. I między innymi takim środowiskiem, które poza ludźmi lat 44-56
zostali przez prezydenta docenieni, to ci, z którymi on się notabene nie zgadzał w sensie drogi życiowej, wyborów, ale którzy zostali totalnie zmarginalizowani po 1989 roku, ponieważ kontestowali okrągły stół. Ponieważ nie zmieścili się w związku z tym w tym układzie mainstreamowym, znowu, że posłużę się tym wyrazem, między częścią opozycji a częścią układu PZPR-owskiego. Jak Państwo wiedzą, część opozycji, szczególnie tej twardej, nie uznała racji okrągłego stołu, później nie weszła do parlamentu i nie chcieli uczestniczyć w wyborach 4 czerwca 1989 roku jako kandydaci, uznając, że nie jest to jeszcze wolna Polska, w związku z tym legitymizuje się tylko przepotwarzanie PZPR. Czy mi rację, czy nie, to nie jest w tej chwili istotne, ale tamten wybór spowodował ich praktycznie odsunięcie od możliwości w latach 90. wyartykułowania swoich racji. I znowu wielką zasługą prezydenta Lecha Kaczyńskiego było na przykład, od razu powiem, że pod dużym wpływem Instytutu Pamięci Narodowej, zarówno poprzedniego prezesa, czyli Janusza Kurtyki, jak i obecnego, czyli Łukasza Kamińskiego, wydobycie z niepamięci środowiska Solidarności Walczącej z Kornelem Morawieckim na czele. Otóż proszę się przyznać samym przed sobą, czy Państwo jeszcze w latach 90. znali to imię i nazwisko. A dzisiaj jest to postać w miarę rozpoznawalna. Ja nie mówię, że Państwo nie znali wszyscy, jak tu siedzimy, bo oczywiście nie znam życiorysów Państwa, ale faktem jest, że to była jedna z tych postaci, które niewątpliwie w przestrzeni publicznej i w pamięci nie istnieli, bo Solidarność Walcząca nie mieściła się w gładkim przechodzeniu ze świata komunistycznego w świat III Rzeczpospolitej. Nie pasował do narracji. Podobnie jak nie pasowało też, albo nikt nie był zainteresowany, żeby się tym interesować, nagradzanie wysokimi odznaczeniami państwowymi tych, którzy stali w drugim, trzecim, czwartym szeregu i którzy byli autentycznie uczestnikami strajków Stoczni Gdańskiej, w Szczecinie, w wielu innych miejscach, a którzy z racji tego, że nie stanowili żadnej siły politycznej po 90 roku, no zostali nie tylko odsunięci, ale zapomnieni. Dosłownie tak daleko to zapomnienie funkcjonowało, że nikt nie był w stanie się jakby zapytać, czy ci ludzie mają z czego żyć. Taką jedną z osób, które nie aż tak dramatycznie zostały zapomniane, ale niewątpliwie, gdyby nie prezydent Lech Kaczyński, to dzisiaj byśmy o niej wiedzieli dużo, dużo mniej, to była pani Anna Walentynowicz. To była jedna z tych osób, które nie pasowały do narracji, konkretnie panu Lechowi Wałęsie, a nie ona była prezydentem, tylko on. I ta różnica stanowisk w latach 90. powodowały, że albo ona była obecna, ale na obrzeżach, albo w ogóle była nieobecna w tej powszechnej niejako świadomości społecznej jako osoba dalej żyjąca, dalej funkcjonująca realnie. I niewątpliwie prezydent Lech Kaczyński miał tutaj olbrzymią zasługę, żeby przywrócić w naszej pamięci osobę Anny Walentynowicz. A ja miałem to szczęście, że z nią współpracowałem właśnie jako tenże dyrektor BEP-u, kiedy to ona przybyła do mnie, do gabinetu, stwierdzając kategorycznie, że jest wysłanniczką ministra Stasiaka. Pamiętają, mam nadzieję, Państwo tegoż wspaniałego urzędnika państwowego, taki wzór urzędnika państwowego, minister Władysław Stasiak. I właśnie z panem ministrem Stasiakiem żeśmy uzgodnili, że pan, panie Żaren, zorganizuje taką i taką, taką konferencję. Po czym ja się dowiadywałem od ministra Stasiaka, że pani Anna Walentynowicz rzeczywiście od niego wychodziła, mówiąc, że panie ministrze, rozmawiałam z Żarynem i właśnie ustaliliśmy, że pan się zajmie organizacją tego.
Pani 70-paroletnia, o kuli chodząca, ledwo się trzymająca na nogach, ze świetnym refleksem takim intelektualnym i z świetnym charakterem takiego twardego człowieka, który doskonale wie, jaki ma cel przed sobą. A te cele, które nas połączyły, to właśnie organizacja pamięci historycznej w społeczeństwie. Ja pamiętam przede wszystkim jedną taką przez nas zorganizowaną imprezę historyczną, choć słowo impreza nie jest tu może najbardziej na miejscu. Mianowicie zawdzięczam pani Ani osobiście rozpoznanie właśnie pewnego środowiska, o którym III Rzeczpospolita totalnie zapomniała, czy w ogóle o nim nie wiedziała, bo sobie pytania nie zadała. Żadna osoba z elity polskiej tak zwanej, a zadała sobie to pytanie pani Ania Walentynowicz, czyli osoba, która miała wykształcenie słabsze niż profesor Belwederski 1 czy 2 czy 18. Otóż ona miała przyjaciółkę, panią Mirer, z którą zawsze przebywała razem, razem zresztą zginęły 10 kwietnia, której jako taka sekretarka jakby pomagała w tych peregrynacjach po Polsce. I pani Mirer, od niej trochę młodsza, należała do bardzo konkretnego środowiska biografii polskich, mianowicie dzieci tułaczych. Dzieci tułaczych, to znaczy tych, które zostały ogarnięte opieką przez generała Władysława Andersa i we wrześniu 1942 roku, kiedy wychodzili z nieludzkiej ziemi na teren Persji i wraz z wojskiem przeszła również ludność cywilna, te ponad 50 tysięcy ludzi uratowanych z tego reżimu sowieckiego, to wśród tych ludzi była też wielotysięczna masa dzieci, młodzieńców, dziewcząt do 16-18 roku życia, od bardzo małych dzieci, które natychmiast na terenie, gdzie się znalazły, zostały wprowadzane w ten już wolny świat, przede wszystkim świat junaków, czyli struktur takich paraharcerskich, które jednocześnie były też szkołą, szkołą życia, ale i szkołą w sensie dosłownym. Na Bliskim Wschodzie, w Palestynie takie szkoły junackie powstawały, w Afryce, bo tam dzięki dyplomacji brytyjskiej w ich koloniach udało się te dzieci wprowadzić. Nowa Zelandia z Commonwealthu, jak wiadomo, czyli wspólnoty brytyjskiej, zgłosiła się, że jest w stanie przyjąć około 500 polskich dzieci. Następnie Kanada, Meksyk. To były wszystko miejsca, gdzie dzięki aktywności dyplomacji rządu polskiego i dyplomacji brytyjskiej udało się te dzieci, mówiąc brzydko, poutykać na tej mapie świata, żeby mogły one funkcjonować i dalej po tych przeżyciach wojennych wprowadzać się w normalne funkcjonowanie. To bardzo często były sieroty, które nie miały rodziców, nie miały dokąd iść, gdyby nie to polskie państwo i na uchodźstwie, to nie byliby w stanie, rzecz jasna, się sami zorganizować. Po wojnie udało się te dzieci uratować przed powrotem do kraju, bo władze komunistyczne w pewnym momencie chciały drogą dyplomatyczną jakby odebrać polskiemu rządowi na uchodźstwie prawo opieki nad tymi dziećmi. Rządowi polskiemu na uchodźstwie, mimo że on już nie był uznawanym rządem, udało się utrzymać te skrzydła opiekuńcze. I efektem tego było wyrastanie tychże dzieci na młodzieńców i dorosłych w warunkach już wychodźstwa. Otóż proszę sobie wyobrazić, że ci ludzie w wieku odpowiednim, czyli w roku 2009, proszę sobie policzyć, po raz pierwszy zostali zaproszeni do Polski. To nie był rok 1989, to był rok 2009, czy tam przepraszam, 2008.
2008. Dlaczego? Ano dlatego, że pomyślała o nich pani Ania Walentynowicz. To znaczy wpadła na pomysł, że to jest potworne zaniedbanie suwerennego państwa polskiego, że to suwerenne państwo polskie nie zauważyło, że była taka kategoria ludzi. I one nie są kategorią, zamkniętą historycznie. To są ludzie, którzy żyją. I rozpoczęła się wielka akcja. Właśnie pan minister Stasiak był za to odpowiedzialny, bo ja byłem odpowiedzialny za stronę merytoryczną, to znaczy przygotowanie wystawy, przygotowanie konferencji, znalezienie ludzi, którzy odkryją w archiwach, gdzie były te osoby, gdzie się znajdowały. Tym się głównie zajmował pan Janusz Wróbel z IPN-u łódzkiego. I żeśmy doprowadzili do tego spotkania w 2008 roku w Belwederze, gdzie przyjechało kilkadziesiąt, około 70 tych ludzi z różnych stron świata, z Wielkiej Brytanii, z Nowej Zelandii, z Afryki, ale często też z krajów, które już były kolejnym miejscem osiedlenia się tych już dawno dorosłych osób. I przyjechał, bo żeśmy go odnaleźli, ojciec Lucjan Królikowski, ojciec Lucjan Królikowski, franciszkanin, który był jednym z bardzo młodziutkich kapelanów wojskowych i który towarzyszył tym dzieciom, tym, które trafiły do Afryki Środkowej. Proszę sobie wyobrazić to spotkanie po iluś tam latach, gdy on przyjeżdża, ma lat 90, jest staruszkiem zasuszonym, ale bardzo sprawnym intelektualnie, ze świetną pamięcią. I po raz pierwszy od tylu lat spotyka te 70 osób, z których część no to była ta, którą no, uważała, że dzięki niemu żyją. Jak łatwo się domyślić, to było bardzo wzruszające spotkanie. Nasza cała konstrukcja konferencyjna została zaburzona, rzecz jasna, w momencie, kiedy żeśmy mu oddali głos po to, żeby on opowiedział o swoich przeżyciach. I taka grupa no, 250 uczestników tego całego wydarzenia i wszyscy po prostu płakaliśmy. Takie było wzruszenie w tym napięciu spotkania w rezydencji prezydenta Rzeczpospolitej, spotkania z ludźmi, którzy po raz pierwszy mogli o sobie powiedzieć: tak, Trzecia Rzeczpospolita nas znalazła. Ta rzeczywistość i tego spotkania, i wielu innych spotkań, jak zawsze owocuje. Na przykład w przypadku ojca Lucjana Królikowskiego natychmiast wydał dwie książki, ponieważ został zachęcony do tego, żeby opisać to, co było jego udziałem. I jedno z wydawnictw krakowskich, bardzo dobrych, zdecydowało się go jakby złapać za tym Belwederem i natychmiast wykorzystać do tego, żeby no więcej ludzi niż ci w Belwederze się znajdujący dowiedzieli się o jego istnieniu. To jest taka typowa, można powiedzieć, taki typowy mechanizm pozytywnego oddziaływania państwa, czyli władz państwowych, na budowanie przestrzeni historycznej wewnątrz społeczeństwa. I niewątpliwie największe tu zasługi miała pani Ania Walentynowicz, choć oczywiście oddajmy ministrowi Stasiakowi to, co mu należne. Jedna z grup, że się tak wyrażę, choć nieprecyzyjnie, reprezentowana tam w Pałacu Belwederskim, to byli ambasadorowie tych państw, które przyjęły dzieci w 1942-1943 roku. Czyli na przykład spotkali się ambasadorowie Nowej Zelandii, Australii, Persji, Indii, bo część ludzi jechała przez Bombaj, więc i tam były też te polskie ośrodki pomocy.
Był ambasador Meksyku, był ambasador Kanady. Taka też grupa państw, które były tam reprezentowane i byli, no widać było to po nich, że są nie tylko wzruszeni, ale również no, zafascynowani tym, że o nich prezydent pamiętał. To znaczy, że uznał, że to jest ten moment, w którym z kolei państwo polskie, bo przecież komuniści nigdy w życiu tego nie mieli ochoty robić, żeby powiedzieć takie jedno słowo. Ale to w 2008 roku. Jakie słowo? Dziękuję. Słowo dziękuję. Proszę zobaczyć, ile rzeczy państwo, jak jest zarządzane przez sprawnego człowieka, może wykonać. Bo ma instrumenty, nawet kiedy te instrumenty są tak słabe, jak w dyspozycji prezydenta, no ze względu na zapisy konstytucyjne. I to była też jedna z takich dla mnie wielkich lekcji dotyczących tego, co to znaczy posługa wobec pewnego dziedzictwa, która to posługa jest wykonywana przez głowę państwa i im wyższe stanowisko, to tym tej posługi powinno być więcej. To znaczy takiego pokornego odnajdowywania w tej szerokiej przestrzeni, w tym horyzoncie, do którego wzrok nie sięga, coraz to nowych pokładów zadań. I teraz wracam do początku. Nie byłoby pewnie tej umiejętności Lecha Kaczyńskiego, gdyby się ten człowiek nie uczył. To znaczy, gdyby nie wpadł na pomysł, że stołek prezydencki to nie jest finał jego kariery zawodowej, która pozwala mu na siedzenie i zjadanie ciastek, picie kawy i zabawy i różne inne atrakcyjne rzeczy wykonywać, bo przecież prezydent to może wreszcie sobie odpocząć. Żyrandol jest, wszyscy są, w związku z tym inni nie harują, a on może sobie odpocząć. Nie. Prezydentura to jest taki moment, w którym należy się włączyć w aktywne rozwiązywanie problemów, tam gdzie one są w zasięgu możliwości. I to była dla mnie też wielka taka lekcja, w której no, zrozumiałem, że naprawdę na każdym stanowisku, także na stanowisku prezydenta Rzeczpospolitej, mamy obowiązek jako naród mieć osobę kompetentną, a nie osobę niekompetentną. I w związku z tym jest to też takie wyzwanie i zadanie dla społeczeństwa, żeby dokonywać właściwych wyborów. Część tego, o czym opowiadałem, jest w takim zbiorze moich artykułów, o których kiedyś mówiłem, czyli w zbiorze pod tytułem Kościół, Naród, Człowiek, w takim szkicu spotkania pana prezydenta z historią i z historykami. I tam między innymi również państwo dowiedzą się o jeszcze jednej takiej cesze prezydenta Lecha Kaczyńskiego, którą odkrywało się w momencie, kiedy dochodziło do spotkań osobistych z tym człowiekiem. Mianowicie nie chcę tutaj w sposób pusty opowiadać, że inaczej wyglądał niż w telewizji, w tych, prawda, kadrach, które nam puszczano w okresie jego prezydentury. To już dzisiaj wszystko wiemy, że to nagle po 10 kwietnia okazało się, że jest uśmiechnięty, że potrafi bardzo miłą mieć twarz. Wcześniej jakoś okazywało się, że nie miał takiej twarzy. To było bardzo dziwne. Dziś wiemy, jak telewizja manipulowała tymi przekazami na temat prezydenta, ale jednej rzeczy nie mogła oddać, nawet jakby bardzo chciała, telewizja do końca, na dobre i na złe, a oddawała to atmosfera bliskości takiej bezpośredniej. Mianowicie nie umiem tutaj porównać, bo nie byłem uczestnikiem spotkań w prezydenckich apartamentach za czasów wcześniejszych prezydentów, więc nie mam tej skali porównań, ale mogę państwa zapewnić, że
W tych wszystkich momentach, w którym prezydent Lech Kaczyński zabierał głos, zarówno w rozmowach prywatnych, jak i w rozmowach, a raczej już nie rozmowach, tylko przemówieniach, to jego opowieść, to co mówił, była bezsprzecznie osadzona na takich dwóch filarach. Pierwszy filar to jest niby nieważny, mianowicie nigdy w życiu go nie widziałem z kartką. A no właśnie. Podejrzewam, że jest to doświadczenie dość powszechne. A drugi filar, mianowicie każda jego wypowiedź, niezależnie od tego, czy była krótsza, czy była dłuższa, miała wewnętrzny sens i było jakby od początku widać, że ten człowiek mówi to, co ma w głowie, czyli to, co jest jego udziałem myśli, a nie kalką, która gdzieś jest cytatem z jakiegoś organu prasowego, czy jakimś pomysłem słownym, który nie ma żadnego znaczenia i w związku z tym nie wypływa z rozumu, tylko jest dla zabicia czasu słuchaczy podawanym i ewentualnie dlatego, żeby być lepiej odebranym. Prezydent Kaczyński nie posługiwał się mową polską po to, żeby cokolwiek powiedzieć, tylko żeby powiedzieć to, co myśli. I to jest rzecz dość niesłychana na, że tak powiem, takim mniej więcej średnim poziomie udziału polityków w komunikowaniu się z ludźmi, bo ja mam wrażenie, że na ogół politycy nie mówią po to, żeby wypowiedzieć się w sprawach, które są rzeczywiście w ich sercu i umyśle kwestią ważną, tylko po to, żeby właśnie nie odkrywać swoich myśli. Ta komunikacja na tym generalnie polega i silą się umysłowo, jak zabić ewentualne przecieki z własnego umysłu do odbiorcy i często im się to zresztą doskonale udaje, ale to jest proces no, też wymagający na pewno jakiejś sprawności i tak zwanej potocznej inteligencji, natomiast nie jest to akurat cecha, którą powinniśmy uznawać za pozytywną. Jeżeli chcemy w państwie demokratycznym żyć, to powinniśmy wybierać ludzi, którzy się z nami autentycznie komunikują, czyli autentycznie mówią to, co jest w ich umysłach. I ja miałem za każdym razem wrażenie, zarówno wtedy, kiedy z Lechem Kaczyńskim nie we wszystkim się zgadzałem, jak i dialogując, jak i w momentach, kiedy się z nim zgadzałem, że mówi do mnie konkretny człowiek, który ma konkretne poglądy. No i na zakończenie chciałem Państwu właśnie powiedzieć o tej bardzo ważnej aktywności Lecha Kaczyńskiego, która jest Państwu oczywiście na pewno doskonale znana, a która wypływa z jego znajomości historii, a która, co jest najmniej ważne, nie do końca jest zgodna z moimi poglądami historycznymi. Ale to nie jest ważne, natomiast istotne jest to, że rzeczywiście prezydent Lech Kaczyński, jak Państwo wiedzą, miał kompetencje, jakie miał. Podałem Państwu te kompetencje, które w jakiejś mierze dotyczą przestrzeni wewnętrznej, czyli możliwości oddziaływania niejako na własne społeczeństwo, po to, żeby ono wzrastało w tej pamięci historycznej, żeby stawało się coraz bardziej wspólnotą. Natomiast w kompetencjach prezydenta była przede wszystkim polityka zagraniczna. To było niewątpliwie to, czym prezydent Lech Kaczyński się szczególnie zajmował. I nie przez przypadek jednym z najczęstszych gości w Lucieniu był pan profesor Andrzej Nowak, jak wspomniałem na samym początku. Niewątpliwie była to osoba, która moim zdaniem bardzo mocno wpłynęła na wybór pewnej koncepcji polityki zagranicznej, którą prowadził Lech Kaczyński w takim zakresie, w jakim oczywiście mógł to wykonać. Otóż Lech Kaczyński wpisał się swoim prezydenckim okresem rządów, wpisał się w jedną z kilku bardzo ważnych polskich tradycji prowadzenia polityki zagranicznej. Co to znaczy? To znaczy, ja zaraz powiem, jaka to tradycja, ale zanim powiem, jaka to tradycja, to moim zdaniem największa chwała
prezydenta Lecha Kaczyńskiego polega na tym, że on się wpisał w polską tradycję polityki zagranicznej. To znaczy, że wykonał bardzo poważną pracę dotyczącą rozumienia geopolityki, rozumienia historii i na czas swojej prezydentury wybrał to, co jego zdaniem najlepszego można wynieść z polskiej historii i z tego, co było w polityce polskiej zagranicznej, czyli w uwarunkowaniach, jakie na zewnątrz Polski funkcjonują, a jak wiadomo, te uwarunkowania są zmienne. Nie można być w związku z tym kopistą, bo wtedy do niczego się nie dojdzie, tylko trzeba być twórczym kontynuatorem. Tak jak twórczymi kontynuatorami są swoich poprzedników, na przykład prezydenci Stanów Zjednoczonych, czy prezydenci i premierzy jakiegokolwiek państwa europejskiego, które chce się liczyć na scenie. Żadne państwo, prowadząc politykę zagraniczną, nie abstrahuje od własnej historii, a wręcz odwrotnie, syci się tą historią jako właśnie tą płaszczyzną czy tym fundamentem wiedzy pozwalającej na zrozumienie, gdzie jest interes państwa na dany moment historyczny. I prezydent Kaczyński był jedynym i boję się, że ostatnim na długie dziesięciolecia prezydentem, który miał polską politykę zagraniczną. Czyli właśnie polską, to znaczy osadzoną w tradycji, politykę, to znaczy świadome uprawianie jakiegoś zawodu i zagraniczną, bo dotyczącą sfery poza krajem się znajdującej. I ta jego polityka zagraniczna, myślę, że w dużej mierze dzięki wsparciu właśnie intelektualnemu profesora Andrzeja Nowaka, była osadzona oczywiście w tradycji szeroko pojętego federalizmu, czyli szkoły, którą w dużej mierze wypracowywał jako pierwszy wielki polski polityk czasów XIX-wiecznych, czyli książę Adam Jerzy Czartoryski. Zarówno w tym czasie, kiedy był ministrem spraw zagranicznych Rosji, czyli w początku wieku XIX, kiedy to jego polityka Adama Jerzego Czartoryskiego jako ministra spraw zagranicznych Rosji wpisywała się w taki projekt polityczny polegający na tym, że z jednej strony realizm i konieczność, bo nie ma wyboru, jak chce się być ministrem Rosji, musi być lojalnym wobec cara, czyli Aleksandra, ale mając instrumenty jako polityk, czyli minister spraw zagranicznych olbrzymiego mocarstwa, wykonać politykę propolską tak, żeby car odkrył, że jest to polityka prorosyjska. I co Adam Jerzy Czartoryski robi w związku z tym? Cała jego polityka zagraniczna jako ministra spraw zagranicznych wrogiego państwa polega na tym, żeby skłócić dwa państwa europejskie. Oczywiście, to znaczy Prusy, bo wówczas tak się to państwo nazywało, i Rosja. I całą swoją energię buduje i spożytkuje na to, żeby próbować doprowadzić, przechodząc przez różne kamaryle dworskie Aleksandra, żeby udowodnić carowi, że największym błędem Rosji jest przyjaźń z Prusami. No, trzeba sobie powiedzieć, że przegrał Adam Jerzy Czartoryski swoją politykę zagraniczną. Aleksander nie dał się skłonić do tego manewru, ale i tak utrzymywał go przy sobie ponad 6 bodaj lat i w związku z tym niewątpliwie była to taka próba wykonania pewnego manewru politycznego, który później Adamowi Jerzemu Czartoryskiemu się bardzo, bardzo przydał, gdy przeorientował swoją politykę już na terenie emigracyjnym i stał się jako ten wspaniały dyplomata bez paszportu, jak go nazwał jeden z historyków opisujących Adama Jerzego Czartoryskiego, stał się tym przewodnikiem polskiej polityki zagranicznej bez państwa na terenie hotelu Lambert. I ta jego polityka zagraniczna Adama Jerzego Czartoryskiego wiązała się przede wszystkim z próbą stworzenia, oczywiście na bazie konfliktu turecko-rosyjskiego, stworzenia całej grupy państw
a raczej bardziej narodów, a czasem te narody jeszcze nie do końca wiedziały, że są narodami, które znajdowały się wewnątrz państwa rosyjskiego i które, wzrastając w swojej świadomości narodowej, mogły stawać się czynnikiem najbardziej destrukcyjnym, likwidującym kolonializm Rosji. Bo Rosja XIX-wieczna to jest państwo kolonialne. Tylko różnica między koloniami brytyjskimi, francuskimi i rosyjskimi polegała na tym, że kolonie brytyjskie były za morzem, a rosyjskie graniczyły z Rosją. Ale to było państwo kolonialne. Zdecydowanie ekspansja tego państwa była w tych samych warunkach geopolitycznych i myśli politycznej ówczesnej, jak ekspansja kolonialna Francji czy Wielkiej Brytanii. I myślenie Adama Jerzego Czartoryskiego polegało właśnie na tym, żeby zbudować ten zestaw narodów buntujących się przeciwko hegemonii rosyjskiej i ta potencjalnie sojusznicza dla Polski społeczność, czyli krótko rzecz mówiąc od Kaukazu przez Turcję również europejskie narody, mogłaby stać się zaczynem wspólnego buntu przeciwko dominacji rosyjskiej w tej części świata. I ta polityka Adama Jerzego Czartoryskiego, choć upadła, ani w 1948, ani w 1955 roku nie udało się doprowadzić, jak wiadomo, do likwidacji Rosji, to tym niemniej stanowiła pewną podstawę do myślenia na temat polskiej polityki zagranicznej w momencie, kiedy żeśmy ponownie mogli zaistnieć jako reżyser jakiejkolwiek polityki zagranicznej, czyli za czasów pokolenia niepokornych. I tu oczywiście te dwie osoby najbardziej są nam znane ze swoimi różnymi planami, ale idącymi w tym samym celu, to znaczy, żeby Polska była państwem suwerennym, czyli Dmowskiego i Piłsudskiego. I niewątpliwie tym, który kontynuował politykę Adama Jerzego Czartoryskiego na gruncie tworzącego się państwa polskiego, będzie oczywiście marszałek Józef Piłsudski ze swoją koncepcją federalizmu, która czy była udana, czy nie była udana, to nie jest w tej chwili najistotniejsze. Najistotniejsze jest to, że Lech Kaczyński w roku, w którym rozpoczął swoją prezydencję, odkrył, że nie w sensie historycznym tylko i wyłącznie, ale posiłkując się historią z punktu widzenia bieżących potrzeb geopolitycznych Polski, to właśnie to dziedzictwo jest najbardziej kreatywne. To znaczy odwoływanie się do tego dziedzictwa Adama Jerzego Czartoryskiego i Józefa Piłsudskiego da na bieżąco Polsce większe możliwości mobilizacyjne sojuszników, którzy to sojusznicy też mają pamięć historyczną. Ci sami, od Kaukazu do Europy Środkowej. To też są narody myślące, ich przywódcy, myślący historycznie. A w związku z tym warto się odwołać do przekazów, które budować mogą wspólne plany polityki zagranicznej. I to jest oczywiście to, co próbował Lech Kaczyński robić, to znaczy budować nowy zaczyn, czyli podmiot w polityce zagranicznej, coś, co niegdyś narodowi demokraci z kolei nazwali koncepcją międzymorza. To wypracowywali w czasie II wojny światowej. Lech Kaczyński nie chciał się odwoływać do tej tradycji specjalnie, ale de facto się do niej odwoływał, bo to była właściwie koncepcja międzymorza, czyli budowania sojuszów międzypaństwowych na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Czyli stworzenia z tego fragmentu Euroazji podmiotu geopolitycznego. I to miały być państwa od Szwecji, czyli od państw skandynawskich, przez bardzo bliskie Szwecji, szczególnie Estonię, czyli państwa
bałtyckie. Związki między Szwecją a Estonią są bardzo silne, bo właśnie to jest państwo myślące historycznie i oni wiedzą, gdzie lokować swoje namiętności polityczne. Wiadomo, że tam, bo Estonia niegdyś należała do kręgu wpływów w ramach walki o dominację nad Morzem Bałtyckim. Państwo pamiętają z lekcji historii XVI-XVII wieku. Szwedzi o tym wiedzą. To nie jest naród nieposiadający polityki zagranicznej. A zatem Lech Kaczyński mógł im zaoferować wspólne myślenie geopolityczne, podobnie jak właśnie dotyczyło to państw bałtyckich, Ukrainy, aż po Gruzję, czyli aż po to miejsce, gdzie też od XIX wieku Polacy się znajdowali. I budowanie tego pasa, który sięgał z kolei na południe co najmniej do Węgier, a może by sięgnął i dalej, gdyby nie losy bardzo tragiczne tamtego rejonu geopolitycznego, czyli wojny w południowych Słowianach, u południowych Słowian, to ta konstrukcja geopolityczna, czyli budowania pewnego zestawu państw posiadających wspólny interes geopolityczny, odwoływała się do tych dwóch koncepcji, czyli Adama Jerzego Czartoryskiego i Józefa Piłsudskiego, a jednocześnie nie była historyczną tylko i wyłącznie, tylko była koncepcją współczesną, której podmiotem, czy państwem, do którego była ta oferta skierowana, to było oczywiście jedno państwo tylko i wyłącznie, to znaczy Stany Zjednoczone. To było jedyne państwo na świecie, które mogło być zainteresowane istnieniem na terenie Europy trzeciej siły, czyli poza Unią Europejską i Rosją, Europą Środkowo-Wschodnią. Poza Unią Europejską, czytaj synonim, Niemcy. Poza Niemcami i Rosją, Europa Środkowo-Wschodnia. I proszę zauważyć, że nie było łatwo Amerykanom uciec od tej oferty, bo cała polityka związana z budową tarczy, no to właśnie była polityka, która wynikała z przemyślenia przez Lecha Kaczyńskiego polskiej oferty geopolitycznej dla świata. I ten, który tę ofertę zrozumiał, to były Stany Zjednoczone. No niestety po wyborze pana prezydenta Obamy okazało się, że to rozumienie zaczyna być coraz słabsze i Amerykanie powoli odrzucili tę ofertę. Ale proszę zauważyć, teoretycznie to jakiś jeden facet, 1,65 m, w jakimś dalekim kraju i coś opowiada. I to niedokładnie, bo przecież dokładnie tej historii geopolitycznej polskiej nie znają Amerykanie, a tym niemniej Stany Zjednoczone dokładnie zrozumiały. Do momentu, kiedy były zainteresowane tą ofertą podmiotowości Europy Środkowo-Wschodniej, to oczywiście najwłaściwszym partnerem do budowania takiego mostu do trzeciej siły w Europie był Lech Kaczyński. I Polska jako państwo, które było w tym i jest regionie potencjalnie najważniejsze. Czy dzisiaj znają państwo jakąś ofertę międzynarodową, która byłaby, że tak powiem, tożsama z takim projektem geopolitycznym? No, szukać ze świecą. Być może kiedyś nam się pojawi jakaś oferta ze strony Chin i może znajdzie się jakiś polityk polski, który to zauważy. Ale ostatnio się okazało, że już Węgrzy szybciej zauważyli i oczywiście Chiny skierowały swój strumień i pieniędzy i ofert dotyczących rozwoju gospodarczego tam. Bo tam akurat znalazł się polityk, który też ma pewne myślenie geopolityczne i zaczyna rozumieć jako premier, że ma rządzić swoim krajem, a nie jakimiś cudzymi projektami się zajmować, które niekoniecznie muszą Węgrom akurat służyć. Czyli krótko rzecz mówiąc, choć nie brzmi to już krótko, bo długo, to ta polityka zagraniczna Lecha Kaczyńskiego wydaje się, że choć można z nią dyskutować, czy była osadzona na słusznych fundamentach,
Ja dzisiaj nie zamierzam się zajmować krytyką tej prezydentury, więc nie chcę w tą stronę prowadzić tej opowieści, ale faktem jest, że niezależnie od ewentualnych słabości tego projektu, to ewidentnie był to moim zdaniem ostatni projekt suwerennej Polski. Od tego momentu w polityce zagranicznej my nie stanowimy nic, ponieważ nie mamy nikomu nic do zaproponowania. Ponieważ nie ma umysłu, który by się zdobył na pracę. I to jest znowu głęboka albo mniej głęboka aluzja do tego, że prezydent Lech Kaczyński naprawdę nieprzypadkowo zapraszał do Lucienia te dziesiątki osób i siadał za taką ławeczką jak uczeń i słuchał. Ale to właśnie wszystko dzięki temu się dalej działo. To znaczy dzięki temu, że ta prezydentura była prezydenturą człowieka stale pogłębiającego swoją wiedzę, ponieważ stale świadomego, że prezydentura to jest zadanie do wypełnienia. W ramach oczywiście tych kompetencji, jakie mu ten urząd dawał, a nie zabawianiem się jakąś falandyzacją prawa czy jakimś innym rejonem, który akurat niszczy energię, a nie tworzy żadnego dobra dla państwa polskiego. Dziękuję państwu bardzo.